Omówię teraz zadanie widoczność, które było na sparingu. Zadanie polegało na tym, że mamy prostokątną planszę. Na niektórych polach tej planszy znajdują się jakieś roboty. A ta plansza jest podzielona na jakieś takie komórki. I naszym celem jest powiedzieć, ile par robotów się widzi. Tak, czyli mamy jakieś dwa pionki, czy tam roboty, bez znaczenia, w tym samym wierszu, albo jak mamy w tej samej kolumnie, tak, to one się widzą. No i naszym celem jest powiedzieć, ile jest takich par robotów, które się widzą. No dobrze. Jak można zabrać się do tego zadania? No, najprostsze rozwiązanie wyglądałoby jakoś tak, że wczytamy sobie ten ciąg pozycji x1, y1, x2, y2 i tak dalej, aż do xn, yn, albo do dwóch tablic, albo do tablicy par, bez znaczenia. No i sprawdzamy każdy z każdym. Pierwszy z drugim, pierwszy z trzecim, pierwszy z czwartym, pierwszy z piątym i tak dalej, drugi z trzecim, drugi z czwartym i tak dalej. Czyli to byłaby jakaś pewnie pętla for od 1 do n, w środku pętla for od i plus 1 do n, no i w środku byłoby sprawdzenie, czy te pionki się widzą, czy te roboty się widzą. No i jakby wyglądało sprawdzenie, czy się widzą? No pewnie sprawdzamy, czy x-y są takie same lub czy y-ki są takie same. Tak? No i jeżeli tak, to zwiększ wynik o 1. To działa, ale jest za wolne. No bo zużywamy kwadratowy czas względem liczby pionków. Tak? Czyli moglibyśmy zrobić sobie taką tablicę. To by zadziałało, ale no nie byłoby to rozwiązanie na maksymalną punktację. Tak? Bo w przypadku dużych testów, jak zwiększymy rozmiar danych dwa razy, to czas działania programu rośnie 4 razy i chyba nas na to nie stać. No więc, co możemy zauważyć? Możemy rozważyć sytuację na razie w jednym wierszu. Powiedzmy, że w jednym wierszu, czy tam w jednej kolumnie, jeżeli mamy ileś pionków, to tak naprawdę sama ta liczba pionków wyznacza do tego, żeby wiedzieć, ile będzie par, które należy dodać do wyniku dla tego wiersza. No dlaczego? Z tym pierwszym pionkiem on się widzi z wszystkimi, powiedzmy, na prawo od niego. Czyli muszę dodać do wyniku 4. Następnie mam drugi pionek, który widzi się z wszystkimi na prawo. No widzi się też z tym lewym, ale on już jakby ta para była już policzona. Czyli muszę dodać tylko 3. Potem kolejny widzi się z jeszcze następnym, czyli plus 2 i kolejny widzi się jeszcze z następnym, czyli plus 1, tak? Więc tak naprawdę, no mamy do policzenia, no tą zieloną liczbę, czyli to 5 razy 4 podzielić przez 2, to jest taki w miarę znany wzór, tak? Jego można wywnioskować, jak dodamy do siebie pierwszy z ostatnim, drugi z przedostatnim i tak dalej, to każda z tych grup będzie miała sumę, no to n, tak? Bo w każdej z tych par jedna liczba się zwiększa o 1, druga się zmniejsza o 1, więc suma jest taka sama, no i tych par jest połowa n, tak? Więc tak. Czyli gdybyśmy wiedzieli, z grubsza, gdybyśmy wiedzieli w każdym wierszu, ile wynoszą te zielone liczby? W każdej kolumnie tak samo. Ile wynoszą te zielone liczby? No to zadanie byłoby rozwiązane, tak? Czyli musimy jakoś tak podsumować całą informację, żeby dla każdego wiersza, dla każdej kolumny wiedzieć, ile jest pionków. No więc to, co można przykładowo zrobić, to można zrobić takie skanowanie jakby od lewej do prawej w taki sposób, żebyśmy posortowali sobie wszystkie punkty najpierw względem współrzędnej x, a potem względem y. To mogłyby być na przykład tablica par. Jak zrobimy sorta na tablicy par, to automatycznie nam się sortuje względem tej właściwości first, a potem względem second.
tak? Czyli to by nam posortowało, powiedzmy, no nie wiem, po x albo po y, zależy jak myśleć, tak? No więc wtedy te, które leżą w tym samym wierszu, czy tam tej samej kolumnie, by były obok siebie. No i możemy jakby poszukać takiego spójnego, maksymalnego spójnego przedziału tych pionków, które znajdują się jakby w tym samym wierszu i dodać do wyniku zgodnie z tym naszym wzorem, który mamy. Inny pomysł mógłby być taki, żeby sobie po prostu pozliczać, mieć sobie taką tablicę właśnie wiersze i kolumny, czyli z grubsza te tablice tych zielonych liczb. No jak mam jakiś pionek, no to zwiększam odpowiednią liczbę w tablicy wiersze i odpowiednią liczbę w tablicy kolumny, tak? No i jedyne co, to nie mogę sobie pozwolić na tablicę, nie wiem, rozmiaru miliard, której byłoby bardzo dużo zer, bo ani by to nie było szybkie, ani by to nie było wydajne pamięciowo, ale mogę sobie pozwolić na taką strukturę unordered map, która utworzy mi tylko te indeksy, w których jest co najmniej jeden pionek. No a pionków jest niedużo, więc łączne zużycie pamięci będzie wtedy liniowe. No i w ten sposób możemy łatwo i szybko rozwiązać to zadanie. Ja może pokażę kod. Rzeczywiście tworzymy sobie tą unordered mapę, tak? Ja nazwałem count x, count y, tak? Czyli ile jest z jakimś tam x, ile jest z jakimś tam y. Pamiętamy o tym, żeby zrobić przyspieszenie wejścia. Wczytujemy dane i podczas wczytywania danych, jak wczytałem, że pionek jest na pozycji x i y, to zwiększamy odpowiednią liczbę tam wierszy, znaczy odpowiednią liczbę pionków w wierszu i w kolumnach. Ta instrukcja też potencjalnie tworzy te nieistniejące wcześniej na mapie klucze. Czyli jeżeli wcześniej nie było w ogóle dotknięta dana współrzędna, to ona w tym momencie się tworzy i ustawia się wartość na 1 po wykonaniu instrukcji plus plus. No dobrze, no i teraz tworzę sobie zmienną na wynik. Musimy pamiętać, że to musi być zmienna typu long long, ponieważ potencjalnie kwadratowo wiele par pionków może się widzieć. Tak? No i co? No i robimy pętlę, która przechodzi po tych kolejnych elementach, które są w tej naszej mapie. Czym są elementy na mapie? No, element to jest jakby indeks, czyli jaki jest numer wiersza, no i również liczba tych elementów, czyli ta wartość count x od tego indeksu, no i analogicznie z count y. No i dla każdego z takich wierszy, który ma co najmniej jeden pionek, i dla każdej z tych kolumn, który ma co najmniej jeden pionek, dodajemy do wyniku zgodnie z wzorem właśnie na symbol Newtona, czy jak niektórzy to mówią, słabnia chyba, na sumę tych liczb od 1 do liczba pionków w wierszu minus 1. No i na końcu wypisujemy wynik. Więc to jest rozwiązanie, które działa w czasie liniowym, zakładając, że mapa działa w czasie stałym. Unordered mapa, no w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że działa w czasie stałym. No i to jest omówienie całego tego zadania. Mam nadzieję, że dobijecie to zadanie na systemie Solve. Powodzenia.